Moja ulubiona rola filmowa, którą zagrałem. Zdecydowanie Andrzej Skowroński to jest taka postać, która łączy wszystkie stany. Miałem kiedyś taką sytuację, że wychodziłem po którejś tam powtórce tego filmu pod tytułem Jutro idziemy do kina na ulicę i spotkałem 12-letnią dziewczynkę, która powiedziała: ale jaka fajna rola, wczoraj była, widziałam. Później spotkałem takiego pana w garniturze, który mnie przepuścił w drzwiach i powiedział: fantastyczna rola, dziękuję. I na koniec tego dnia spotkałem się z panem od kaloryferów, który mierzył ciśnienie w moich kaloryferach i powiedział, że to świetna rola i bardzo mi za tę rolę dziękuję. Najtrudniejsza rzecz w aktorstwie? Bycie tu i teraz, żeby widz uwierzył, że nie jesteś sobą. W moim przypadku Mateuszem Damięckim. W życiu prywatnym jestem introwertykiem czy ekstrawertykiem? Jestem introwertycznym ekstrawertykiem, który wtedy, kiedy trzeba, zamyka się w sobie, a wtedy, kiedy nie trzeba, niestety otwiera się na zewnątrz. Postać z bajki, z którą się utożsamiam najbardziej, to? Miś Puchatek. Tylko ta rosyjska wersja, bo on jest najfajniejszym misiem na świecie. Ja w swojej skromności uważam, że też jestem najfajniejszym misiem na świecie. Najbardziej kompromitująca rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłem i o której nigdy nie zapomnę. Przebrałem się za zrobionego przez siebie muchomora. Miałem taką sukienkę z krepiny i leginsy białe. Gdybym nie był aktorem, to byłbym... Zawsze chciałem być żołnierzem.